zwiedzanie Oslo rozpoczynamy od muzeum wystawiającego statek polarny Fram. Został on zbudowany na zamówienie Fridtjofa Nansena w 1892 roku. W muzeum znajduje się cały statek wraz z oryginalnym wyposażeniem z czasów wypraw polarnych. Model przedstawiający Frama w całej okazałości. Krąg życia w parku Vigelanda. Jest tu 212 rzeźb tego słynnego norweskiego rzeźbiarza. Vigeland projektował park i realizował swe dzieło przez 40 lat. Na płaskiej, wyniesionej powierzchni umieszczony jest 17-metrowy obelisk uformowany ze 121 sylwetek nagich postaci. Obelisk zwany monolitem otacza 36 grup figur wyrzeźbionych w granicie. Dalej znajduje się fontanna w formie sześciu męskich postaci podtrzymujących potężną misę. W parku Vigelanda chętnie fotografują się nowożeńcy. A to z kolei tak zwany most z 58 figurami mężczyzn, kobiet i niemowląt. Park zamyka ozdobna brama z kutego żelaza. Na początku Oslofjord, na styku morza z lądem, został zniesiony w stylu modernistycznym gmach opery w Oslo. Operę otwarto w 2008 roku. Ma 38,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Na parterze mieści 1350 widzów, a dodatkowe 400 miejsc znajduje się na drugiej kondygnacji. Dojeżdżamy do skoczni Holmenkollen, najstarszej skoczni narciarskiej na świecie, zbudowanej w 1892 roku. Od tamtego czasu była przebudowywana aż 18 razy. Adam Małysz zwyciężał na tej skoczni pięciokrotnie. Za ten wyczyn został nagrodzony medalem Holmenkollen. Ze szczytu skoczni rozciąga się wspaniały widok na Oslo i na Oslofjord. Docieramy do Lillehammer, miasta leżącego nad jeziorem Mjosa, gdzie w 1994 roku odbyły się zimowe igrzyska olimpijskie. Na olimpijskiej skoczni regularnie odbywają się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Mamy niepowtarzalną okazję zejścia schodami wzdłuż rozbiegu, a potem ze skoku skoczni. Znicz olimpijski. Kościół słupowy w Ringebu. Pierwsza wzmianka o tym kościele pochodzi z 1270 roku. Jedziemy doliną Drivdalen w kierunku Trondheim. Thank you.
dodatek reniferowy. Wejście do ratusza w Trondheim. Statua Olafa Trygvassona, założyciela miasta w 996 roku. Kamienny kościół pod wezwaniem Nasza Pani. Starówkę zwaną Backlandet tworzą stojące na palach nad rzeką Nidelva drewniane domy i magazyny kupieckie z XVII i XVIII wieku. Most Starego Miasta zbudowany w 1685 roku. Katedra Nidaros. Prace budowlane rozpoczęto około 1070 roku, a od 1152 roku świątynia stała się katedrą, chociaż prace zakończono dopiero około 1300 roku. W katedrze jest pochowany król Olaf II, który wprowadził w Norwegii chrześcijaństwo. Od 1814 roku tutaj koronowano wszystkich monarchów Norwegii. Wodospad Laxfossen na rzece Vefsna o wysokości 16 metrów. Łodzią przepływamy jezioro, by podejść do lodowca Svartisen. Droga do lodowca wynosi około 3 km. Po drodze mijamy malowniczy wodospad. Svartisen jest drugim co do wielkości lodowcem w Norwegii. Ma 370 km2 powierzchni, a jego najwyższy punkt leży na wysokości 1594 metry. Thank you.
gorącego lodowca płyną długim podziemnym tunelem i tutaj wypływają na powierzchnię, by oglądanymi już wcześniej kaskadami spłynąć do jeziora. Zatrzymujemy się na krótki postój przy centrum koła podbiegunowego na płaskowyżu Salt Wielet. Jest tu duży pawilon o architekturze dopasowanej do otaczającej przyrody. Najpierw promem, a dalej autobusem zmierzamy w kierunku archipelagu Lofotów. Lofoty to łańcuch wysp i wysepek o długości 112 km, położony u północno-zachodnich wybrzeży Norwegii, około 300 km za kołem podbiegunowym. Archipelag jest oddzielony od stałego lądu cieśniną Westfjorden. Zamieszkuje go około 25 tysięcy osób. 5 największych wysp połączonych jest mostami, a 2 podwodnym tunelem. Dzień polarny na Lofotach trwa od 27 maja do 17 lipca. Henningsvær to jedna z wielu na Lofotach wiosek rybackich, w której mieszka niecałe 500 osób.
małej wiosce rybackiej O kończy się lub ma swój początek europejska trasa E10. Charakterystyczne dla całych Lofotów czerwone domki to tak zwane Rohrbuer. Dawniej od stycznia do marca zamieszkiwali w nich wędrowni rybacy, łowiąc dorsze, które pojawiały się o tej porze roku. Nocujemy w malowniczej okolicy w małych czerwonych domkach Rohrbuer. Przejazd przez Lofoty kończy wizyta w Muzeum Wikingów. W 1983 roku w małej wiosce Borg archeolodzy odkryli największy dom wikingów, jaki kiedykolwiek znaleziono. Ma on 83 metry długości i 9 metrów szerokości. W 1989 roku zakończono prace rekonstrukcyjne i otwarto muzeum. Freja, bogini płodności. Jej brat Freyr. A to sam Odyn. Drzewo życia. Pomnik polskich marynarzy z ORP Grom poległych w bitwie o Narwik. W Hagvignie opodal Narwiku znajduje się cmentarz wojskowy. To kwatera grobów żołnierzy francuskich. Kwatera polskich żołnierzy z czterema tablicami upamiętniającymi ich nazwiska.
drodze z Narwiku do Tromso zatrzymujemy się przy gramach prowadzonych przez Samów. Samowie zamieszkują Laponię i dawniej byli zwani Lapończykami. Tromso jest największym miastem północnej Norwegii. Leży na wyspie Tromsøya, 350 km za kołem podbiegunowym. Dzień polarny trwa tu ponad 2 miesiące, od 19 maja do 27 lipca. Miasto liczy 65 tysięcy mieszkańców. Arktyczna katedra, zbudowana głównie z betonu i stali w 1965 roku, to najbardziej znany obiekt w mieście. Siedem lat później od strony wschodniej dodano szklaną mozaikę stanowiącą wspaniały witraż. Polaria, budynek o specyficznym kształcie, mającym przypominać opadające bloki lodowe, mieści akwarium i muzeum poświęcone obszarom polarnym. W akwarium żyją dwa gatunki fok, fokowąsy brodate oraz foki pospolite. MS Polstierna, oryginalny statek łowców fok, przy pomocy którego upolowano prawie 100 tysięcy tych zwierząt. Browar Mak, najdalej wysunięty na północ browar na świecie. W centrum Tromso jest duża liczba domów drewnianych, ale od 1904 roku obowiązuje zakaz ich budowy. Luterańska katedra w Tromso jest jedyną norweską katedrą wybudowaną z drewna. Ratusz i przylegający do niego budynek biblioteki. Płyniemy promem wzdłuż majestatycznego pasma Alp Lyngeńskich. Thank you.
krótki przystanek nad zamglonym fiordem Kvenangen. Statko reniferów na drodze to wcale nierzadki obrazek na trasie naszej podróży. Rysunki naskalne w okolicach Alty są największym tego typu zbiorem w Europie Północnej. Zostały wykonane przez myśliwych zbieraczy w okresie od 6200 do 2000 lat przed naszą erą. Pierwsze rysunki odkryto w 1973 roku, a w 1985 zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niektóre ryty naskalne są malowane, aby były lepiej widoczne. Henningsvåg to najdalej na północ wysunięte miasto w Norwegii, zaledwie 35 km od przylądka północnego. Jedną z głównych atrakcji tego niewielkiego miasteczka jest bar lodowy. Przylądek północny leży na wyspie Magueroa i często błędnie uznawany jest za najdalej na północ wysunięty punkt Europy. Ponieważ przylądek leży na wyspie, to najdalej na północ wysunięty z krawędzi lądu stałego Europy leży prawie 5 km dalej od bieguna i jest to przylądek Nordkinn.
płaskowyżu wystawiono 7 okrągłych płaskorzeźb wykonanych w 1988 roku przez 7 małych artystów ze wszystkich kontynentów. Obrazują one radość, przyjaźń i współpracę. Obelisk upamiętniający Oskara II, króla Szwecji. Z małej wioski Giezwer, niedaleko przylądka północnego, wypływamy w 1,5-godzinny rejs na tzw. ptasie safari, by podglądać ptaki w ich naturalnym środowisku. Na falach unoszą się całe stada maskonurów. Mają długość ciała do 35 cm i rozpiętość skrzydeł do 0,5 metra. W maju składają jaja w głębokich, wykopanych przez siebie norach lub w szczelinach skalnych. Samica składa tylko jedno jajo. Na skałach odpoczywają kormorany. Nie brakuje też orłów. Mewy trójpalczaste. Pojawiły się nawet foki. Żegnamy już Norwegię i zbliżamy się do granicy z Finlandią. Na skraju miasteczka Inari znajduje się muzeum i skansen prezentujący kulturę ludu Samów, mieszkańców Laponii. Samowie to zamieszkujący północ Skandynawii dawni koczownicy. Trzyizbowy dom. Budynek sądu.
łapka na niedźwiedzia. Chata poszukiwaczy złota. Rowa Niemi na kole polarnym w 1985 roku zbudowano dla turystów wioskę Świętego Mikołaja. Odwiedzamy Mikołaja, ale nie wolno go filmować. Wyłączną licencję na fotografowanie mają elfy. Jest tu też poczta, z której można wysłać list do bliskich od Świętego Mikołaja. Nie brakuje chętnych. List wrzucony do czerwonej skrzynki zostanie wysłany przed świętami Bożego Narodzenia. Jest tu też konkurencyjny Święty Mikołaj, ale ten nie siedzi dokładnie na kole podbiegunowym. Oulu leży nad Zatoką Botnicką. Miasto liczy 142 tysiące mieszkańców. Prawa miejskie otrzymało w 1605 roku. Hala targowa z 1901 roku. W 1822 roku miasto strawił wielki pożar. Spłonęło 330 budynków, a tylko 65 uratowało się od ognia. Ratusz. Katedra ewangelicko-luterańska Zofii Magdaleny, żony króla Gustawa III, zbudowana w 1777 roku. Obraz ołtarzowy przedstawia przemienienie Chrystusa i został namalowany w Paryżu w 1859 roku. W kościele jest ponad 1000 miejsc siedzących. Główne organy wykonano w 1938 roku. Kolejne miasto na trasie to Lahti nad jeziorem Vesijärvi. Jest tu kompleks skoczni narciarskich. Cały kompleks wyłożony jest igelitem. Mamy okazję obejrzeć skoki treningowe kobiet. Dojeżdżamy do stolicy kraju leżącej nad Zatoką Fińską. Miasto liczy około 630 tysięcy mieszkańców, a cała aglomeracja 1 200 tysięcy. Helsinki zostały założone w 1550 roku przez króla Gustawa Wazę. Klasycystyczny ratusz z drugiej połowy XIX wieku.
rzeźba w holu ratusza. Lustra umieszczone na górze i na dole powielają ją w nieskończoność. W Helsinkach w 1975 roku podpisano akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie KBWE. Katedralny Sobór Prawosławny z 1868 roku pod wezwaniem Zaśnięcia Bogu Rodzicy. Sobór Uspiński jest przykładem rosyjskich wpływów w Finlandii. Rzadko spotykana personifikacja Boga. Sobór to jedna z pozostałości po okresie, w którym Finlandia znajdowała się pod panowaniem Rosji. Finlandia przeszła w ręce Rosji w 1809 roku, a niepodległość uzyskała w roku 1917. Katedra luterańska wybudowana w stylu neoklasycystycznym w latach 1830-1850. Projekt został sfinansowany przez cara Rosji Mikołaja I. Katedra góruje nad Placem Senackim, głównym placem Helsinek. Przy placu znajduje się siedziba rządu, senatu i Uniwersytetu Helsińskiego. Pomnik cara Aleksandra II. Kościół luterański zbudowany w 1969 roku. Jest to podziemny kościół wykuty wewnątrz masywnych granitowych skał. Wnętrze jest oświetlane światłem naturalnym wpadającym poprzez 180 szklanych paneli umieszczonych pomiędzy kopułą a ścianami. W owalnym wnętrzu mieści się 750 miejsc siedzących. Imienia Sibeliusa, uważanego za jednego z największych fińskich kompozytorów. Jest tu jego pomnik złożony z 600 stalowych rur o łącznej wadze 24 tony. Przypomina wielkie, surrealistyczne organy. Późnym wieczorem promem linii Stena Line wypływamy z Helsinek do Sztokholmu. Wczesnym rankiem dopływamy do Sztokholmu. Pałac Królewski został zbudowany w stylu baroku rzymskiego z fasadą na wzór włoski. Licząca blisko 700 lat, katedra luterańska pod wezwaniem świętego Mikołaja. Najmniejszy pomnik w Sztokholmie, 15-centymetrowa figurka siedzącego chłopca. Uliczki Starego Miasta.
siedziba Akademii Szwedzkiej. Od 1900 roku Akademia przyznaje literacką Nagrodę Nobla. Riddarholm, miejsce pochówku władców Szwecji. Wieża ma ponad 86 metrów wysokości. Sztokholmski ratusz. Widok spod ratusza. Architektem ratusza był Ragnar Östberg, zainspirowany weneckim pałacem dożów. Sala błękitna, dlatego że początkowo miała być koloru niebieskiego. Architekt zmienił jednak decyzję, gdy zobaczył ciekawy ceglany kolor. Pierwotna nazwa jednak pozostała. Jest to największa sala przyjęć w ratuszu. Tutaj właśnie 10 grudnia każdego roku wydawane jest przyjęcie na cześć laureatów Nagrody Nobla. Sala obrad Rady Miasta. Trybuny dla publiczności mogą pomieścić 200 osób. Sufit sali daje wrażenie otwartego dachu nad łodzią Wikingów. Sala jadalna. Ci, którzy siedzą naprzeciw okien, mają widok na wodę, a ci, którzy siedzą plecami do okien, mają taki sam widok, ale namalowany na ścianie. Złota sala bankietowa. Została wyłożona ponad 18 milionami kawałków mozaiki ze szkła i złota. Jest w niej miejsce dla 700 siedzących gości. Płytki mozaiki powstały w ten sposób, że pomiędzy dwa maleńkie kawałki szkła wkładano folię z 24-karatowego złota, a następnie wmontowano w ściany tej sali, nadając jej złoty wygląd. Komplet zastawy na bankiecie dla noblistów. Chiński pawilon należący do królewskiego zespołu pałacowego Drottningholm, wybudowany w drugiej połowie XVIII wieku. Jest szwedzką wersją wersalskiego pałacyku Grand Trianon. Rezydencja szwedzkiej rodziny królewskiej. Pałac został zbudowany w XVI wieku w stylu renesansowym, a później przebudowany w XVIII wieku. Jest otoczony barokowym ogrodem w stylu francuskim. Cały zespół pałacowy został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pałac ma też swój kościółek. Warta przed Pałacem Królewskim.
Mimo że w pałacu mieszka rodzina królewska, znaczna jego część jest udostępniona do zwiedzania. Schody zdobią majestatyczne posągi Apolla i dziewięciu mus. Portret carycy Katarzyny II. Z lewej Katarzyna Jagiellonka, królowa Szwecji, matka Zygmunta III Wazy. Królewska sypialnia. Biblioteka Królewska. Statek Waza został zbudowany na zlecenie króla Gustawa Adolfa. Był przeznaczony do wzięcia udziału w wojnie z Polską. Po zwodowaniu w 1628 roku przepłynął około mili i jeszcze w obrębie portu zatonął. W 1961 roku wrak został wydobyty. Po rekonstrukcji trwającej prawie 30 lat został wystawiony w muzeum specjalnie wybudowanym w tym celu. Okręt posiada trzy maszty, na których można rozwinąć 10 żagli. Jego długość wynosi 69 metrów. Był wyposażony w 64 działa i ważył 1200 ton. Okręt udało się zrekonstruować w 95%. Jego kadłub zachował się w całości, ale musiano do niego dopasować 13,5 tysiąca znalezionych luźnych elementów. Szabla polska z okresu potopu szwedzkiego. Znów jesteśmy w centrum Sztokholmu, w okolicy Pałacu Królewskiego. Hotel Grand, w którym zatrzymują się laureaci Nagrody Nobla. Tyły Pałacu Królewskiego. Straż pałacowa. W podziemiach pałacu znajduje się niewielkie muzeum. Dziedziniec wewnętrzny pałacu. Wnętrze jednej z bram prowadzących na dziedziniec i do kaplicy pałacowej. Pomnik Karola XIV Jana, który w 1818 roku zapoczątkował dynastię Bernadotich, panującą w Szwecji do dzisiaj. Na koniec krótki spacer i odwiedziny w jednym z licznych sztokholmskich kościołów.
samym centrum miasta na Rzecznej Wyspie jest usytuowany XIII-wieczny zamek. W XVI wieku został on przebudowany na potężną renesansową twierdzę na wzór zamków nad Loarą. W dworku Bjerkborn w latach 1894-1896 zamieszkiwał Alfred Nobel, wynalazca i przedsiębiorca, fundator nagrody swojego imienia. Po raz pierwszy nagrodę przyznano w 1901 roku. Nagrody przyznawane są w dziedzinie chemii, fizyki, medycyny, literatury, działań na rzecz pokoju, a od 1968 roku również w dziedzinie ekonomii. Laboratorium Nobla. Złote medale w poszczególnych dziedzinach wręczane laureatom nagrody. Niewielkie miasteczko z rozległą mariną i portem promowym, z którego można popłynąć m.in. do Oslo. Granitowy ratusz. Wpływamy do Oslofjordu, zamykając liczącą 5500 km pętlę, która biegła przez trzy kraje. Jeszcze tylko nocleg na przedmieściu Oslo i powrót samolotem do Polski.